Jak rozmawiam z lekarzami, to oni oczywiście skromnie mówią o tych walorach godnościowych, o tych działaniach godnościowych. Oni by chcieli po pierwsze, żeby ich nie atakowano, a jeśli zaatakowano niesłusznie, to żeby przeproszono. Po drugie, że byłoby miłym gestem dostać dyplom, odznaczenie. A ja mam trochę inne zdanie, to znaczy to, o czym oni mówią, powinno być mastem i w ogóle nie powinniśmy o tym dyskutować, jak najbardziej tak. Natomiast ja myślę, że to powinny być gratyfikacje finansowe, może to powinna być zwiększona wymiar podstawy do emerytury, może dwukrotność pensji przez czas COVID-u. Wydaje mi się, że z pani Salowej, która ryzykowała życie swoje zdrowie i swoich bliskich, no fajnie dać dyplom, ale chyba też przyda się przy apanażach akurat medycznych parę groszy jako od nas taki gest w ich stronę, że doceniamy, bo praca łączy się z płacą. W każdym okresie zagrożenia, w każdym okresie wojny, a epidemia jest pewnym elementem wojny, my się wszyscy solidaryzujemy, łączymy, jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, ale po pewnym okresie czasu zaczynamy szukać ofiar. Szukamy ofiar. I tą ofiarą stało się niestety, co mówię z przykrością, środowisko medyczne. Jako lekarze nie oczekujemy oklasków. Myślę, że panie pielęgniarki też nie. My znamy swój zawód. Wykonujemy go z pasją i wiemy, jak się zachować. Natomiast my, jako środowisko lekarskie, od początku potrzebowaliśmy i potrzebujemy konkretnych działań rządzących, polegającym na wsparciu moralnym, ale przede wszystkim działalność takiej prawnej. I mówię to w różnych aspektach prawnych, które by gwarantowało bezpieczne wykonywanie zawodu. Bo bezpieczeństwo lekarza, pielęgniarki to bezpieczeństwo naszych pacjentów. I bardzo źle się stało, że w mediach rozeszła się taka nazwa środki ochrony osobistej. To nie są wcale środki ochrony osobistej, to wielokrotnie podkreślałem. To nie jest luksus dla medyka, to nie jest luksus dla lekarza. To jest bezpieczeństwo dla naszych pacjentów. My jako grupa zawodowa nie chcielibyśmy, byśmy byli grupą uprzywilejowaną. My chcielibyśmy tylko być poszanowani i my byśmy chcieli tego wsparcia bardziej gwarantującego nam bezpieczne wykonywanie zawodu. To jest podstawa funkcjonowania prawidłowej ochrony zdrowia.